Włącz i zostań z nami. A pan Olgierd Łukaszewicz zadebiutował w krakowskim Teatrze Rozmaitości w styczniu 1969 roku. Potem był aktorem scen warszawskich, Teatru Dramatycznego, Współczesnego, Powszechnego, Studio Narodowego. W latach 2002-2005 po raz pierwszy został wybrany prezesem Związku Artystów Scen Polskich. W 2005 roku był członkiem Komitetu Poparcia Lecha Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich. W 2011 roku wybrany ponownie prezesem Związku Artystów Scen Polskich. Dziś już trzecią kadencję pełni tą funkcję. Nasz gość zaznaczył mocno swój talent aktorski w filmach, których fabuła ma też związki z Kościołem. Był związany w wielu rolach z postaciami usabiającymi patriotyzm. Jak sam mówi, aktorstwo traktuje jako rodzaj służby. Możemy także powrócić do hasła dzisiejszego spotkania. Witaj, Majowa Jutrzenko. To najsłynniejsza z pieśni opiewających Konstytucję 3 maja z 1791 roku. Powstała w kwietniu 1831 roku z okazji 40. rocznicy uchwalenia Konstytucji podczas Powstania Listopadowego. A dziś w dniu 3 maja gościmy znakomitych muzyków. Jest z nami oczywiście gość specjalny, Olgierd Łukaszewicz, prezes Związku Artystów Scen Polskich. Są z nami także wrocławscy soliści. Zapraszamy artystów tutaj do nas. Witaj, Majowa Jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie. Uczcimy ciebie piosenką, która w całej Polsce słynie. Witaj, maj, 3 maj, u Polaków błogi raj. Witaj, maj, 3 maj, u Polaków błogi raj. Nie rząd braci naszych cisnął, gnuśność w ręku króla spała, a wnet 3 maj zabłysnął i nasza Polska powstała. Witaj, maj, 3 maj, wiwat wielki Kołłątaj. Witaj, maj, 3 maj, wiwat wielki Kołłątaj. Ale chytrość i godzina moc nas gotowała. Z piekła rodem Katarzyna Moskalami kraj zalała. Chociaż kwitł piękny maj, rozszarpano biedny kraj. Chociaż kwitł piękny maj, rozszarpano biedny kraj. Konstytucja 3 maja. Ustawa rządowa z 3 maja 1791. Fragment. W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Stanisław August, z Bożej łaski i woli narodu król Polski, wielki książę litewski, wraz ze Stanami Skonfederowanymi w liczbie podwójnej naród polski reprezentującymi. Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia Konstytucji Narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony,
chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy. O religii. Religią narodową panującą jest i będzie wiara święta rzymska katolicka ze wszystkimi jej prawami. Przejście od wiary panującej do jakiegokolwiek wyznania jest zabronione pod karami apostazji. Że zaś ta sama wiara święta przykazuje nam kochać bliźnich naszych, przeto wszystkim ludziom jakiegokolwiek bądź wyznania, pokój w wierze i opiekę rządową winniśmy i dlatego wszelkich obrządków i religii wolność w krajach polskich podług ustaw krajowych warujemy. O porządku ustroju. Rząd, czyli oznaczenie władz publicznych. Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu. Aby więc całość państw, wolność obywatelską i porządek społeczności w równej wadze na zawsze zostawały, trzy władze rząd narodu polskiego składać powinny i z woli prawa niniejszego na zawsze składać będą. To jest władza prawodawcza w Stanach Zgromadzonych, władza najwyższa wykonawcza w Królu i Straży i władza sądownicza w jurysdykcjach. Sejm, czyli władza prawodawcza. Dalej chłopcy, dalej żywo, otwiera się dla nas żniwo. Rzuć papugi, rzuć waradło, trzeba bojować, i ta padło. Niechaj baba gospodarzy, niech pilnują roli starzy, i parobcy zagrodniki, rzuć facety, bierz babiki. Albo śmiejacy, jeno chłopcy krakowiacy, charytowna z dusza, nie boim się rusa plusa. Dość nas uciskali, mieście piwa grzywny dalej, chwyć ma za obuszki, pójdź wam wszyscy do kościuszki. Dalej chłopcy, dalej żywo, otwiera się dla nas żniwo, rzuć papugi, rzuć farado, trzeba bojować, kiej tarpado. Niechaj baba gospodarzy, niech pilnują roli starzy, my parobcy zagrodniki, rzuć was zęby zwierz papiki.
1938. Naród, który w ciągu 10 lat nie oświadczy się za wiecznym pokojem w Europie, a tym bardziej naród, który dla jakich bądź urojonych lub przemocą nabytych pretensji poważy się w tym stawiać opór innemu narodowi, nie będzie uważany za naród europejski, czyli ucywilizowany, lecz za barbarzyński. 39. Naród barbarzyński wyjętym będzie spod opieki praw europejskich, dopóki nie przystąpi do wiecznego przymierza. 40. Każdy naród z jakiej bądź części ziemi ma prawo należenia do wiecznego przymierza w Europie i doznawania opieki praw europejskich. 44. Krzywda wyrządzona prawom jednego narodu należącego do przymierza przez inny naród, tak europejski jak barbarzyński, będzie uważana za krzywdę praw całej Europy. Legiony to żołnierska nuta, legiony to straceńczy włos. Legiony to żołnierska buta, legiony to ofiarny stos. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy na życia los. Na stos, na stos. Ile bąk, ile cierpienia, krwi wylanych łez, pomimo to nie ma zwątpienia, podawał nasz niewędrowki kres. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy na życia los, na stos, na stos. Krzyczeli chcieć to móc, leliśmy krew osamotnieni, a z nami był nasz drogi wódz. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy na życia los, na stos, na stos. Przypomnijmy jeszcze nazwiska osób, które mogliśmy usłyszeć. Marcin Czopka to był nasz dzisiejszy tenor, baryton Andrzej Filończyk przy akompaniamencie Monika Kruk, a także Olgierd Łukaszewicz, nasz gość specjalny Radia Rodzina, prezes Związku Artystów Scen Polskich. Raz jeszcze Bóg zapłać, dziękujemy. Nigdym ja ciebie, ludu, nie rzuciła, nigdym ci swego nie odjęła lica. Ja po dawnemu moc twoja i siła, Bogu Rodzica. Tak się modliła matka Maria Konopnicka i do takiej modlitwy zapraszałem wszystkich i radiosłuchacze, Radio Rodzina i wszystkich obecnych w katedrze. Boże, rządco Panie narodów, z ręki i karności twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Marii Panny Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna chwałę przynosiła imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, wzbudź w nas szeroką i głęboką miłość ku braciom i Najmilszej Matce Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu swoich pożytków zapomniawszy mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy naszego kraju sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.